Tak jest! Nowy, mityczny zadymiarz Byron handluje mocnymi medykamentami, ale nigdy nie nazywaj go sprzedawcą wężowego oleju. Dobrze, panie sprzedawcu wężowego oleju, sprawdźmy pana! Cześć, ze strony Farrell i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Świąteczna aktualizacja została dodana wczoraj do gry, a wraz z nią wczoraj został dodany nowy zadymiarz, który nazywa się Byron. I dzisiaj, moi drodzy, go sobie odblokujemy. Bynajmniej się postaramy, ponieważ jeżeli nie uda mi się go wydropić z darmowej skrzynki, będę zmuszony wydać aż 350 gemów, co przekłada się na ponad 100 zł. Więc, moi kochani, musicie mi w tym momencie pomóc. Zostawiona przez was każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie Byrona z darmowej skrzynki. No pomóżcie, widzowie, chyba nie chcecie, żebym zbankrutował. A coś mi się wydaje, że niedługo się to stanie, ponieważ ostatnio ci zadymiarze w ogóle mi nie wypadają z darmowych skrzynek. Więc liczę na waszą pomoc. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, no to kliknij ten czerwony przycisk, który znajduje się na dole. Walnij też przy okazji z łokcia w dzwoneczka, żeby zadzwoniło. No i będziesz na bieżąco z kontentem z gry Brawl Stars. Umówmy się, moi drodzy, w ten sposób, że jeżeli do końca dnia pod tym filmem zostawicie 20 tysięcy łapek, to w jutrzejszym odcinku robię przedpremierowo test nowego zadymiarza, który nazywa się Edgar. Ten zadymiarz będzie dostępny w grudniu, dokładnie nie wiem kiedy, za darmo, ale my możemy sobie już go jutro przetestować, sprawdzić jak się nim gra, więc zostawiajcie łapeczki w górę. Teraz na szybko polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farrell. Dziękuję moim wspierającym przepięknie, przecudownie za wsparcie. Moi drodzy, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farrell, pamiętajcie, nagrywajcie to, podsyłajcie mi na e-mail kodfarrell@gmail.com. Mój e-mail oczywiście znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. A jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś megaboxa. I sprawdź koniecznie wtedy, mój drogi przyjacielu, swoją skrzynkę, ponieważ Mikołaj Farrell podsyła wam za to kody PSC o wartości 1 megaboxa. Jesteśmy, moi kochani, już na moim koncie i spójrzcie, Byron za 350 gemów! Wow! Troszeczkę drogo, ale otwórzmy sobie na początku darmową skrzynkę i liczmy na łód szczęścia. Jeżeli nie zostawiłeś jeszcze łapeczki w górę, w tym momencie to klikaj, a ja za chwileczkę otworzę skrzynkę, wiecie. Każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie Byrona z darmowej skrzynki. Otwieramy! I... 157 gemów. Wow, wow. Coś pięknego, coś pięknego. 350 gemów to jest 100 zł. 100 zł, moi kochani. Na szczęście gemy mam doładowane. Przypominam, żeby wpisać kodzik Farrell, jeżeli robicie jakieś zakupy. Kodzik resetuje się co tydzień, pamiętajcie o tym. Niedługo pojawi się w sklepie Gale z Dziadka do Rzechów. Okej, okay, super. Dobra, moi drodzy, w takim razie przejdźmy do nagród i zobaczmy, czy mamy coś tutaj z poprzedniego sezonu do otwarcia. Jest! Jest mega skrzynka. Otwieramy, uwaga! Byron, Byron! 700 golda. Najgorzej. Zostaw łapkę, jak ją zostawiłeś, przypominam. Zwiększy to szansę. Otwieramy! Byron! Byron! Dawaj! Dobra, i tak już w to nie wierzę, że wypadnie teraz. Byron! Byron! Och, jeszcze raz, uwaga! Byron! Byron! Skam! Skam w biały dzień! Kolejna skrzynka! Jeden przedmiot, tylko bonus? Nie no, wstyd totalny. Proszę cię! Skrzyneczko, otwórz się, daj Byrona! Zaoszczędzę 350 gemów! No niestety nie zaoszczędzę. 6 małych skrzynek. Raczej nie wypadnie. Gold. 5. 4. 3. 2. 1. Jeszcze raz. Chamie, ty daj! I tak jak myślałem, tak się stało. No niestety, moi kochani, przyszedł czas. Jest! Są megaboksy w przecenie. 450 odjąć 119 to wyjdzie z 330, więc nam braknie. Ale robię to dla was, więc zostaw tą łapkę, bo teraz kupuję ofertę za 119 gemów, mimo że mógłbym kupić już tego od razu Byrona, ale chcę go wydropić ze skrzynki. Z waszą pomocą. Kupujemy! Wypadnie teraz, uwaga! Nie ma! Kolejny! Bonus! Dawaj! Dawaj! Wiedziałem, wiedziałem. Znowu
Znowu to samo, znowu zostałem wyrolowany. Dobra, trzeba doładować 30 gemów. Zapłacono! Uwaga! Doładowaliśmy. No chciałem dobrze, widzowie. Kupujemy! Kupujemy! Tak jest, nowy, mityczny zadymiarz Byron handluje mocnymi medykamentami, ale nigdy nie nazywaj go sprzedawcą wężowego oleju. Dobrze, panie sprzedawcu wężowego oleju, sprawdźmy pana. Wybieramy, mamy go. Okej, jest to postać supportowa i moi kochani, przyładujmy go troszeczkę, naładujmy chłopa punktami mocy, bo tych punktów mocy oczywiście mamy dosyć sporo. Ale nie naładujemy go na maksa, bo mi chyba zabraknie. Tak jest. Nie wierzę, była mega skrzynka jeszcze! Umknęło to moje uwadze! Najgorzej, na bank Byron w niej siedział. Dobra, 100 punktów mocy załadujmy do Byrona. Okej. 100 punktów mocy mamy na Byroniku. Ulepszamy chłopa. Raz, dwa, trzy. Trzeci poziom. Wow. Dobra, to co? Lecimy od razu trybem sola, a później zagramy prezent plunder, rabunek prezentów. Dobrze, lecimy, mamy po prawej stronie szelkę, dostaję od razu bombę. Uciekaj ode mnie, Shelly, uciekaj. Dobra, ona leży. Ult, leżysz. Wow, ten Rico prawie porobił. Powiem wam tak, bardzo powolna jest ta postać i bardzo mało bije na razie. I bardzo mało ma HP. Wszystkiego jest bardzo. Przeważeniem na mało. Okej. Dostał ten Barley. Dostanie jeszcze raz. Ult. Leżysz. Dobra, dobra. Showdown. Pięknie, pięknie. Została jedna postać gdzieś na środku. Tylko nie wiem gdzie. A nie chcę się pakować w te krzaki, bo może to być jakaś szelka. Jest. El Primo. Raz. Dwa. Nie. Ult. Dostałem meteorytem! Przeżyłem? Wow! Powiem wam, że nie spodziewałem się tego. Ale pierwszy meczek wygrany. Zagrajmy teraz duo z jakimś ziomkiem i będę go leczył. Ja tylko go leczę, nie atakuję. I postaramy się, żeby chłop nas wykierował. Let's go! Kogo nam dobierze do drużyny? Ooo! Nani! Ej, to będzie coś pięknego. Siema, Nani. Ja będę cię leczył, moja kochana, mój kochany. Ja jestem twoim supportem. Nani, leczę cię. Okej. Okay. Leczę cię, okej. Dawaj Nani, ostro ich walisz. Stój Nani! Stój! Dobrze! Dawaj. Otwieram skrzynki, raz, dwa. No dawaj Nani! Nie trafiłem ziomka zamiast w ciebie. Leczę Nani, okej, dojechałaś go. Bardzo dobrze. Bardzo pięknie, biorę tego Power Cubesa. Powiem wam, że bardzo fajna jest to postać, jak będę chodził tak za ziomkiem i go leczył. Coś pięknego. Dobra. Wchodzi w krzaki na ostro. Odważnie, odważnie. No jakaś Jackie z brokiem. Wow, wow, wow! Nani! Nie padaj! Kurde, nie tu! Leczę Nani! Leczę Nani! No i padło Nani. Aha. Wygraliśmy. Jakim cudem to ja nie wiem! Chyba się udało, nie? No tam raz im bombę sprzedałem, bo to niechcący, bo to na autoataku poleciało, no ale wygraliśmy. Nice! Zagrajmy teraz Present Plunders, nowy tryb! Powiem wam szczerze, że bardzo lubię rabunek prezentów. Mamy tutaj Colette'kę i Rosie'tę, elo. Ten prezent musimy przenieść na drugą stronę. Okej, okay, ale łatwo to chyba wyjdzie nam. Nie mamy żadnej postaci, która jest bardzo szybka. Okej, okay, tutaj Penny, oła, to Penny może nas pobijać. Leczę cię, Rosa, spokojnie. Nie no, Daryl mnie porobi, czy nie porobi? Udało się. Rosa, leczę. Chodź u mnie. Chodź do mnie, czy leczę. No nie wierzę. Łapcie ulta. Dobra, Rosie, ta jesteś leczona. Ale podał Rosie. Podaj! Leczę. Woo! I prezencik! Na miejsce! Na miejsce prezencik, no! Tak jest! Przejąłem prezent! Ultuję, możesz iść w to śmiało. Leczysz się, Cox. Bomba. Nice. Kradniemy. Daryl tu chce mnie dojechać i mnie dojechał jednak. Dobra, dawaj, Betul. Rzucaj, chyba masz lagi, mordo, wygrywamy, 2-0. Koniec starcia. Co mogę powiedzieć?
na ten Present Plunders na tych takich 19 puszkach jest mega prosty. Później zaczynają się schody, ale i tak na razie idziemy ostro, bo cały czas zwycięstwo za zwycięstwem. Pięknie. Zagrajmy sobie jeszcze na koniec zwykłą zadymkę. Jak gramy każdy tryb, no to zagrajmy sobie każdy trybik. Mamy drużynie Rosite oraz Berleito. Dobra, nice. Hop, 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 Colt dostaje bombę, raz, dwa, trzy, leży. Kaszelka dostaje. Dobrze! O to chodzi! Jaka szybka akcja naszego Tomara. Oil Extract, tak? Oil Extract leży. Dobrze, ale Tomas trafia? Wpadło! No ja z takimi graczami mogę grać. Troszeczkę tutaj popsułem, ale generalnie 4 mecze z rzędu win. S-Club. Także moi kochani, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy już odblokowaliście nowego zadymiarza i jak właśnie nim gra. Moim zdaniem jest bardzo fajny. W jutrzejszym odcinku, jeżeli pod tym filmem zostawicie 20 tysięcy łapek, testujemy nowego zadymiarza przedpremierową. Tak jak mówiłem, Edgar jutro jest testowany i sobie porównamy, który jest lepszy, czy Byron, czy Edgar. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, nie zapomnij strzelić subika dzwoneczkiem. Zapraszam też wszystkich na pixieshop.pl do mojego sklepu po przekozackie koszulki. Ja się z wami żegnam i widzimy się w jutrzejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć!